Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o procentach. Jak to z tymi procentami było i co to w ogóle są procenty. Jeśli dobrze pamiętasz, to symbol procentu oznacza się w ten sposób. I do czego używamy procentów? Procenty bardzo często spotykamy w życiu, kiedy na przykład idziemy do sklepu i okazuje się, że coś jest przecenione o 30%. Co to oznacza? To oznacza, że kosztuje 30% mniej po prostu. I co możemy z tą informacją zrobić? To jest tylko przypomnienie. Jeżeli jakaś na przykład koszulka kosztowała 40 zł, a teraz jest przeceniona, no mamy taki baner piękny, że mamy zniżkę 30% taniej, tak? Jeszcze z wykrzyknikiem. Że jest minus 30% na przykład przecena. Czyli musimy sobie policzyć, ile teraz kosztuje ta koszulka, no bo to nas właściwie interesuje. Skoro kiedyś kosztowała 40 zł, a teraz została przeceniona o 30%. No to jest ta metoda, którą ja kiedyś już podawałem, jak w ogóle zaczynaliśmy sobie mówić o procentach. To znaczy, koszulka 40 zł na początku kosztowała i to była nasza cena wyjściowa, więc to jest moje 100%. Ta koszulka za 40 zł to 100%. No a teraz tak, potaniała o 30%, czyli teraz kosztuje ile? 70% już tylko, bo od 100 odjęliśmy 30, więc w tej chwili kosztuje koszulka 70%. Ale nie wiem, jaka jest jej cena. Nie wiem, ile to jest to 70%, więc to 70% to jest jakaś moja niewiadoma, znak zapytania. Czyli jakieś tam x zazwyczaj sobie oznaczamy. No i teraz tak, zgodnie z tą zasadą x równa się, to jest takie mnożenie na krzyż, o którym ja już mówiłem, czyli mnożymy to i dzielimy przez to, co nam zostało. To znaczy 40 zł razy 70%, to się nazywa proporcja, bardzo przydatna rzecz, zawsze sobie tego polecam, używajcie w liczeniu czegokolwiek. 40 zł razy 70 przez 100, procenty się ładnie skrócą, skróci się jedno 0, drugie 0, więc w tej chwili koszulka kosztuje 28 zł. Czyli 70% tej starej ceny. No i to jest taki typowy bardzo przykład, żeby zobaczyć jakby jak działają te procenty. Inny przykład życia wzięty. Mamy podatek VAT, bardzo znany i niekoniecznie lubiany, który w chwili nagrywania tego filmu jest 23%, ale jak wiemy, wszystko może się zmienić. VAT wynosi 23% i teraz pytanie, chcielibyśmy się dowiedzieć, jeżeli kupujemy coś, co ma właśnie cały ten VAT, nie wiem, jakieś tam kupujemy, nie wiem, czy owoce mają 23%, no ale powiedzmy, kupujemy coś, co ma 23% i chcielibyśmy wiedzieć, ile z tego dostaje państwo, czyli ile oni zarabiają. No, czyli liczymy sobie, na przykład zapłacę 100 zł za jakieś produkty, które mają 23% VAT. VAT alorum tax, czyli podatek od wartości. No i teraz tak. Ile z tych 100 zł dostanie państwo? Oni dostaną 23% z tych 100 zł. No bo tyle jest właśnie VAT, czyli sam produkt kosztuje tylko 77 zł, a 23% z tego dostanie państwo. No czyli tak, 100 zł, znowu układam sobie taką proporcję, 100 zł to jest moje 100%, a 23% to jest x. I x równa się 23% razy 100 zł przez 100%. Tu się skraca, stówka akurat była specjalnie tak zrobiona, no czyli oczywiście 23 zł, bo dlatego, że wziąłem po prostu prostą liczbę i tyle. I zawsze w ten sposób, kiedy będziemy sobie układać na proporcje, także 23 zł z naszych całych zakupów, jak wydajemy 100 zł w sklepie, to 23 zł trafia do skarbu państwa. No tak to wygląda. Ale kiedy będziemy mieli jakiekolwiek obliczenia jeszcze inne z procentami, no to po prostu ustawiamy sobie niewiadomą jako x i tylko trzeba się zastanowić, czy to na przykład podrożało. Gdybyśmy mieli podwyżkę ceny o 30%, to wtedy nasza szukana będzie nie 70, a 130. Do 100% dodajemy 30%. To wszystko są oczywiście te procenty, o których już tam mówiliśmy sobie w gimnazjum i myślę, że to powinno być dobrze znane i to tylko takie przypomnienie, bo za chwilę będziemy liczyć błąd względny i bezwzględny, a tam są procenty. I jeszcze ostatnia uwaga, że takie, kiedy mamy tutaj dwa kółka, to jest promil, który też myślę, że jest znany. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku.
nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.